Siema, ja jestem Artur i to jest taki spokojniutki odcinek, gdzie będę mówił o różnych rzeczach związanych z moim kanałem, których mogliście nie wiedzieć. Więc tak. Dobra, no to was zapraszam. Ten film będzie podzielony na kilka tematów. I tak, pierwszy temat. Pierwszy temat to... jakbyście nie wiedzieli, założyłem kanał Mitbusterowy. Co to znaczy? Założyłem kanał, gdzie wrzucam różne ciekawostki o... nie wiem, o świecie na przykład. Różne ciekawostki o różnych grach, o postaciach z gier. Takie rzeczy robię. Tutaj będziecie mieli adnotację do tego kanału i link też będzie na dole w opisie. Robię tam naprawdę fajne rzeczy, więc polecam wejść. I ostatnio zrobiłem taki maraton, gdzie dałem trzy filmy. Jeden był 5 ciekawostek ze świata, czyli tam możecie sobie zobaczyć. Potem wrzuciłem 3 mega ciekawostki o Golden Freddy'm, czyli o animatroniku z Five Nights at Freddy's. Bo ja bardzo lubię tą grę i postanowiłem, że ta gra zajmie część mojego kanału. Będę robił z niej teorie, różne ciekawostki o różnych animatronikach. I wczoraj... ostatnio wrzuciłem taki filmik tam na ten kanał. 5 ciekawostek o Balloon Boyu, czyli też animatroniku z tej gry. Zrobiłem ten film z Filipem, z Filipinesem 1883. Możecie sobie wejść na ten odcinek. Bardzo fajnie nam wyszedł. No i ogólnie to mnie kręci na tym kanale, to mnie kręci na tym kanale, do czego zmierzam. Nigdzie nie promowałem tego kanału, oprócz na Facebooku, ale to tam mało was jest. Tutaj na YouTubie go nigdzie nie reklamowałem, nie zrobiłem o nim filmiku, a już jest 12 subskrypcji. Jak wy to robicie? Dobra, przechodzimy do następnej sprawy. Druga sprawa. Ta sprawa jest związana z tym, że po prostu ja chcę się was zapytać, jakie chcecie filmy na kanale, bo jak widzicie, w większości są vlogi i takie inne rzeczy. Też są challenge. I chcę się was zapytać, co byście chcieli widzieć, ale nie gry, tylko nie gry, bo za chwilę będzie trzecia sprawa związana z grami. I jakie byście chcieli filmy widzieć? Na przykład możecie sobie wybrać z takich rzeczy, co mogę kamerą zrobić. Na przykład może być, nie wiem... No możecie sobie coś wymyśleć, albo jakiś challenge z kimś możecie sobie wymyśleć. Ale nie pojawi się challenge z kimś, ponieważ jadę do szpitala za niedługo i żeby mi zbadali hormon wzrostu. Ale dobra, nie, do czego zmierzam? Piszcie w komentarzach pod tym filmem, jakie filmy byście chcieli widzieć, a ja nagram tylko wtedy, kiedy będę mógł. No i tyle.
No i tyle. Trzecia sprawa, jak już mówiłem, związana z grami, to taka, że zrobiłem taki post na Instagramie i na Facebooku jednocześnie, że jak wybije mi 100 subskrypcji na kanale tym właśnie Artur Blanik, to założę kanał gamingowy. Gamingowi co to znaczy, pewnie już wiecie, będę nagrywał różne gry, Sliterio, Sliteria i jakieś tam, co będziecie chcieli. I moim zdaniem to jest dobry pomysł. Zawsze chciałem nagrywać vlogi i gry razem, ale po prostu nie mogę tego pomieścić, więc dlatego zakładam trzeci kanał. Będę miał 3 kanały. Jeden będzie do Meatbusterów, jeden będzie do vlogów i challenge'y i trzeci będzie do gier. Dlaczego tak podzieliłem to? Bo tak lubię po prostu, bo i żeby nie było, nie robię sobie drugiego i trzeciego konta dlatego, żeby się lajkować. Nie dlatego. I za chwilę będzie milion komentarzy. To bez sensu. Dlaczego? Dlaczego? Przecież możesz na jednym kanale. No z tym się zgadzam, no, ale chcę mieć osobny do tego kanał. Ale jeszcze będą komentarze takie. Nie wiem sobie, żeby nie co chciałem powiedzieć. Ale tak. Moim zdaniem jest to dobry pomysł, żeby założyć ten kanał gamingowy. Mam nadzieję, że się fajnie przyjmie. No i myślę, że to dobry pomysł. Czwarta rzecz to, że chciałem wam podziękować za 400 followersów na Instagramie. Jesteście naprawdę super. Mam nadzieję, że za niedługo będzie ich 500, czyli pół tysiąca. I dziękuję wam. Jesteście najlepsi. Naprawdę. Dziękuję wam. Kolejna sprawa, już piąta sprawa, to jest taki problem, że mam parę portali społecznościowych. Jest to YouTube, Facebook, strona i grupa. Jeszcze jest Snapchat, Instagram i Twitter. Twittera sobie ostatnio założyłem. Będziecie mieli link w opisie do mojego Twittera nowego. Ogólnie do wszystkich moich portali społecznościowych. I tak. Jest taki problem, że z tych wszystkich 5 portali społecznościowych tylko jeden rozwalacie. Czyli po prostu bijecie tam dużo lajków, albo tam, no, lajków. Jest to YouTube. I serdecznie was zapraszam na mojego Instagrama. Wszystko macie w opisie. Wchodźcie. Bo dlaczego mielibyście oglądać mnie tylko na YouTubie, skoro macie też inne moje fotki na Facebooku? Zapraszam na moją grupę Łapeczki Artura. Taką mam grupę na Facebooku. I ogólnie tam możecie wstawić jakiegoś mema. Ja potem to zaakceptuję, jak nie będzie wulgarny. Więc będzie fajnie. Możecie też zaprzyjaźnimy. I jeszcze jedna rzecz. Dziękuję wam za 34 lajki na moim fanpage'u, który oczywiście znowu mówię, macie w opisie.
I moi drodzy, YouTube jest już, już nie muszę wam wspominać. Instagram to też, też, więc to odhaczamy. Zostaje tylko Snapchat. Snapchat, Instagram i Twitter, tak. Macie wszystko linki w opisie, a moja nazwa na Snapie to jest Artur Planik, zwykłe, takie, no macie w opisie, oczywiście wszystko jest w opisie. No i to wszystko. No wchodźcie i lajkujcie wszystko na bieżąco, żebyście byli z moimi filmami, bo oczywiście tam wszędzie reklamuję swoje filmy. Na Twitterze tam nie reklamowałem swojego ostatniego filmu, ale teraz już będę właśnie reklamował. No, już się zapoznałem z Twitterem, wszystko jest spoczko i już wszystko wiem. No.